Mówiliśmy o tym, że Bóg jest dobry, wszystko to, co uczynił, uczynił bardzo dobrym. Mówiliśmy o tym, że każdy z nas jest w oczach Boga stworzony na Jego obraz, podobieństwo. Jesteśmy wyjątkowi w Jego oczach. Nie ma dwóch takich samych ludzi. Każdy z nas ma inne linie papilarne. Bóg jest cudownym w swoim działaniu. Mówiliśmy o tym, że pomimo tego, że Bóg jest tak dobry i to wszystko, co stworzył, jest dobre, że człowiek to zepsuł z powodu swojego nieposłuszeństwa i grzechu. I powiedzieliśmy, że Adam jako pierwszy zgrzeszył, a w nim my wszyscy, ale także nikt z nas nie przerwał tego, każdy z nas naśladował ten sposób życia. Grzech zapanował w życiu każdego z nas bez wyjątku. I w tak zwanych dobrych ludziach i złych ludziach ta moc grzechu działa w każdym człowieku i każdy człowiek bez wyjątku potrzebuje pomocy, która przychodzi z zewnątrz od Boga. Powiedziałem o tym, że grzech nas niesamowicie zaślepia. Wiecie, spotkałem i słyszałem o takich ludziach, którzy przeklinali co każde słowo. A kiedy ktoś im zwrócił uwagę, że oni strasznie przeklinają, to oni mówią, ja? Przecież ja nie przeklinam. Grzech powoduje tak człowieka otumanić, zaślepić, że człowiek nie widzi jego ohydy, nie widzi tego zła, tego zepsucia, które w nim jest. Potrzebujemy pomocy, słuchajcie. Potrzebujemy pomocy i to z samego nieba pomocy. Żaden człowiek sam nie stanie się z tego bagna, z niewolenia grzechu wydostać i żaden człowiek nie jest w stanie drugiemu człowiekowi pomóc. Potrzebujemy kogoś, kto jest w stanie nas z tego wyciągnąć. Stan człowieka, każdego człowieka przed obliczem Boga jest taki, że prorok Izajasz mówi tak, wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty, czyli wszystko to, co by przemawiało na twoją, moją korzyść. Nawet nasze zalety są jak szata splugawiona. Wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. I nie ma nikogo, kto by wzywał twojego imienia, kwapił się do uchwycenia się ciebie, gdyż zakryłeś swoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszych grzechów. Tak mówi prorok Izajasz o ludzie Bożym, który oddalił się od Boga, ale to słowo dotyczy też każdego z nas. Nawet nasze zalety są w Jego oczach splamione grzechem. Moi drodzy, dlatego Bóg, po trzecie, trzecia wielka prawda objawiona w Bożym Słowie jest taka, że Bóg postanowił nas zbawić, uratować, bo inaczej na wieki byśmy zginęli. Dlatego, że Biblia mówi wyraźnie, że jest zapłata za grzech. Tą zapłatą jest śmierć. I gdyby to była tylko śmierć fizyczna, ale Biblia nam mówi, że jest to śmierć wieczna, na wieki, wieczne oddalenie od oblicza Boga. Jest to miejsce, o którym Jezus mówi, że jest to miejsce cierpień, bólu, rozpaczy, miejsce ciemne, gdzie człowiek nie dozna już żadnej odmiany. To, gdzie będziesz? O tym decydujemy tutaj, teraz, za życia. Postanowiono jest ludziom raz umrzeć, a potem będzie sąd. Jeżeli tam nie będzie obok ciebie Zbawiciela i nie doświadczysz i sam nie skorzystasz z tego, co Bóg dla ciebie i dla mnie uczynił, po prostu będziesz bez Zbawiciela, bez usprawiedliwienia, sam ze sobą, ze swoimi grzechami, które będą świadczyć przeciwko tobie. Ale powiedziałem też właśnie, że Bóg jest tym, który daje nam zbawienie i daje nam Zbawiciela. Ta ręka Boża jest wyciągnięta. Prorok Izajasz mówi, ręka Boża, ręka Pana nie jest za krótka, aby nie mogła pomóc. Ty nie możesz sobie pomóc, ja nie mogę sobie pomóc. Drugi człowiek nie jest w stanie nam pomóc, ale Bóg jest w stanie nam pomóc. To jest dobrze wiedzieć, że chociaż Bóg jest dla nas niewidzialny, ty i ja możemy się do Niego zwracać i więcej, wołając do Niego ze szczerego serca, możemy doświadczać autentycznie Jego łaski, Jego mocy.
Powiedziałem wam, jak ja tego doświadczyłem. Nigdy w życiu o czymś takim nie myślałem, że coś takiego jest możliwe, że Bóg rzeczywiście jest, że można z Nim nawiązać bliską relację. Pamiętam wtedy, jak wychodziłem po tej mojej modlitwie, po tym moim przeżyciu tej prawdy, że jestem grzeszny, a później zobaczyłem, że On mnie miłuje, że On za mnie swoje życie oddał i po prostu zaufałem i cały ciężar i wina spadły ze mnie. Miałem taką świadomość i mam, że Bóg jest. Pamiętam wtedy, jako ten 16-latek szedłem ulicami Bielska Białej, bo tam od urodzenia mieszkałem. Mówię, że dwa razy narodziłem się w Bielsku, fizycznie i duchowo. I kiedy szedłem ulicami Bielska, mówiłem tak, gdyby wszyscy ludzie stanęli wokół mnie i mówili, że Boga nie ma, to bym im powiedział, mylicie się, On jest, dlatego że ja Go wyraźnie odczuwam. Wiem, czego doświadczyłem, co On dla mnie uczynił. On jest. I On może zadziałać. Oto ręka Pana nie jest za krótka, aby nie mogła ci pomóc. Ale dalej ten wiersz mówi, że to wasze winy, wasze grzechy sprawiły, że odwrócił oblicze od was. Ale co będzie, jeśli ty i ja, będąc grzesznikami, zaczniemy zwracać nasze oblicze na Niego, odwrócimy się od grzechów, to On obiecuje, że On zwróci się ku nam. I wyciągnie nas. I wybawi nas. I zmieni nas. Zmieni całkowicie nasze życie. Adam zgrzeszył i pociągnął całą ludzkość. Ale nikt nie będzie sądzony z powodu grzechu Adama. Będziemy sądzeni z powodu własnych grzechów. Nikt z nas nie był w stanie przerwać i nie przerwał tej takiej fali nieprawości w życiu człowieka. Ale Bóg posyła jednego sprawiedliwego, świętego, bezgrzesznego. To jest Jego Syn. Myślałeś o tym? Ewangelia jest bardzo jasna i prosta. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jedynego, jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Słuchajcie, w tym nazywają to ewangeliści złotym wierszem w Biblii. Tam jest mowa o miłości. Ale zapominają, że tam jest też bardzo często, że tam jest mowa, aby nikt nie zginął, ale miał wieczne życie. Wieczne życie. A więc nie wieczne potępienie, ale wieczne życie. Tak Bóg umiłował ciebie i mnie. Chciałbym, żebyście coś zrobili. Tak jak na początku zachęciłem was, żebyście popatrzyli na siebie i zobaczyli i powiedzieli, że jesteś cudownie stworzony, jesteś Bożym stworzeniem na Jego podobieństwo. Chciałbym, żebyś powiedział jeden do drugiego, Bóg cię miłuje. Słuchajcie, czasami myślimy, że już nikt nas na tym świecie nie kocha. Tak, to jest wielka prawda biblijna. Bóg miłuje człowieka, takiego grzesznika jak ty i ja. On umiłował tak mocno, że Ojciec w niebie postanowił swojego jedynego Syna posłać na tę ziemię, aby stał się człowiekiem. Wiecie dlaczego? Bo Bóg jest zarazem sprawiedliwy i święty. Skoro człowiek zgrzeszył, człowiek musiał ponieść śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. Dlatego Chrystus stał się człowiekiem i znowu reprezentował całą ludzkość. Od początku Adama, dlatego nazwany jest w Biblii ostatnim Adamem, ale drugim człowiekiem, który przyszedł na ziemię. Pierwszy człowiek, Adam, zawiódł. Ale Bóg dał swojego jedynego Syna, aby stał się człowiekiem. Cudowny sposób, ponadnaturalny sposób, poczęty z Ducha Świętego w łonie Maryi, dziewicy. Cudowny sposób przyszedł. Dlaczego stał się człowiekiem? Bo skoro człowiek zgrzeszył, człowiek musiał ponieść śmierć. Bóg jest sprawiedliwy. Sprawiedliwość Boża nie mogła ominąć tego faktu, że człowiek musiał ponieść konsekwencje. Ale Bóg popatrzył na nas i powiedział, jeżeli on umrze, on umrze, on umrze, to zginął na wieki, bo umierają w grzechach. Dlatego oddam mojego Syna.
w ich miejsce. I on stanie się grzechem za nich. Ja na niego włożę i obarczę jego winą za grzechy ich wszystkich. Wiecie, że grzech nie jest czymś obojętnym, jest czymś okropnym, obrzydliwym. Bóg się brzydzi grzechem. To jest jak smród w jego nozdrzach. My czasami myślimy, pomyliłem się troszeczkę, pomylił się. Albo powiedział, tylko dlatego się przyznał, bo go złapali, nie? A tak to by się w ogóle nie przyznał. Grzech jest czymś obrzydliwym, jest czymś tak strasznym, że wymaga surowego sądu, sprawiedliwego i świętego Boga. Wszyscy zgrzeszyliśmy. Każdy z nas zasłużył na jego gniew i sąd, ale Bóg swojej miłości, dlatego że tak bardzo umiłował nas i nie chce zginienia, i nie chce wyrazić tego sądu nad tobą i nade mną. Powiedział, mój syn zajmie miejsce grzesznika. Wiecie, że Pismo mówi, że on, dosłownie, że on stał się grzechem za nas. Kochani, wiedzieć, że ktoś mnie kocha tak mocno, że jest gotów wziąć moją winę, mój grzech i ponieść całą konsekwencję. Kiedy może nie słyszysz tego, że w ogóle ktoś ciebie kocha, ale chcę ci powiedzieć dzisiaj z całą mocą, bez względu na to, co myślisz o Bogu, jak traktujesz Boga, ciągle Boża miłość jest skierowana nad twoim życiem. Bóg pragnie cię uratować. Bóg pragnie ci przebaczyć. Bóg pragnie cię odnowić. Bóg pragnie dać ci nową szansę w twoim życiu. Wszyscy cię już skreślili. Nawet ty sam może się już skreśliłeś, że już takie życie musi być i tak skończysz i koniec. Ale Bóg ma plan dla twojego życia. Bóg ma nowe rzeczy. Bóg chce ci przebaczyć, odnowić i chce, żebyś prowadził dobre, wspaniałe, piękne życie dla Jego chwały. A później żył na wieki w wiecznej chwale. To jest plan Boga. Boga kosztowało zbawienie niesamowicie. Oddał na śmierć krzyżową swojego jedynego syna, aby Bóg, który jest sprawiedliwy i święty, aby nikt nie mógł mu zarzucić, że postąpiłeś niesprawiedliwie, że złamałeś swoją sprawiedliwość i świętość, bo pobłażyłeś grzechowi. Nie. I Bóg znalazł rozwiązanie, oddając swojego syna. Biblia mówi w innym miejscu, Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam. To znaczy ku tobie i ku mnie. Bóg daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Słuchaj, kiedy drwiłeś sobie z Boga, kiedy lekceważysz Boga, kiedy śmiejesz się z Jego słowa, kiedy mówisz, że Go nie ma, że tam nic już nie ma, to jest taka bajka dla ludzi tylko takich słabych, ale Ty jesteś mocny przecież. Ty Go nie potrzebujesz. To wiedz jedno, właśnie za takiego On oddał życie w nadziei, że kiedyś opamiętasz się, zawrócisz, odwrócisz się od grzechu i w Nim uznasz swojego Boga i Pana. Gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, gdy szliśmy własną drogą, gdzie nie liczyliśmy się z Bogiem, tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Słuchajcie, będziemy zachowani od gniewu. Ten gniew przychodzi. Teraz jest czas łaski. I Bóg chce uratować nas. Ale jeżeli człowiek to odrzuci, przychodzi czas gniewu, słusznego gniewu Boga. Jeśli będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Jezus zostawił chwałę u Ojca, którą miał. Był Bogiem. Przyszedł, stał się człowiekiem takim jak ty i ja, ale poczęty z ducha, był bez grzechu, był czysty. Diabeł go kusił tak jak każdego z nas, tak jak kusił Adama, przyszedł do niego. Biblia wyraźnie mówi, kusił go diabeł. Złóż mi pokłon, dam ci całą
cały ten świat. A przecież Jezus przyszedł zbawić świat. Złożysz mu pokłon. Wiecie, co by się stało? Stałby się takim jak my. Skoro go diabeł kusił, czyli mógł zgrzeszyć jako człowiek. Ale za każdym razem Jezus dawał odpór diabłu. Powiedział, Panu Bogu tylko będziesz się kłaniał i Jemu służył. A kiedy diabeł go kusił, mówi, zrób z tych kamieni chleb, jeśli jesteś Synem Bożym. Nie samym chlebem żyć będzie człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Diabeł musiał odstąpić, ale kusił go podczas jego służby i kusił go podczas końca jego służby. Próbował, robił wszystko, aby Jezus zgrzeszył podobnie jak Adam, ale Jezus jest nazwany ostatnim Adamem, czyli jakby w sobie zamknął całą grzeszną ludzkość i nazwany jest drugim człowiekiem, tym nieupadłym, czystym, świętym i każdy, kto w Niego uwierzy, Jemu zaufa, stanie się, będzie należeć do tego drugiego człowieka, a nie do Adama, który jest pełen grzechu. Zupełnie nowa generacja. Dlatego Jezus mówi, musicie narodzić się na nowo. Tylko ja mam moc, moja ręka nie jest za krótka, aby nie mógł wam pomóc. Może myślisz, nikt nie jest w stanie mi pomóc. Ja już próbowałem, byłem tu, byłem tam na odwyku, robiłem to, tamto. Ile razy ja płakałem, ty nie wiesz, w nocy. Może to prawda. Ale jeżeli szczerze dzisiaj, jutro, jeżeli szczerze zawrócisz do Boga i zaczniesz wołać z głębi swojego serca, ręka Boga nie jest za krótka, nie jest bezsilna. On posłał cudownego Zbawiciela, który spłacił twoje i moje długi, poniósł konsekwencje na krzyżu twoich i moich grzechów. Zapłatą za grzech jest śmierć i On ją poniósł. I Ojciec Święty Bóg jest w pełni usatysfakcjonowany. I ze względu na Jego ofiarę, jedyną, niepowtarzalną, doskonałą, oto Bóg jest w stanie Tobie i mnie przebaczyć, bo znalazł ofiarę, która Go zadowoliła. Oto człowiek, który niósł na sobie grzechy całego świata, został osądzony i gniew Boży na nim spoczął. Pamiętam, nie tak dawno młody człowiek przyszedł do naszego zboru. Należał do Boga, doświadczył mocy Bożej. A później dał się uwikłać w jakieś bzdurne rzeczy, dopalacze, niedopalacze, narkotyki. Był bliski śmierci. Młody człowiek. Tak wspaniale wszystko szło i nagle odszedł od Boga. Dał się uwikłać w jakieś rzeczy i nagle stracił wszystko i mówi tak, pastorze, poszedłem do lasu, położyłem się na zimnej, jeszcze nie tak dawno, jakby mróz i mówię, po prostu nie chce mi się żyć, chcę umrzeć. Niech zamarznę na śmierć. Ale obudził się rano, zdygotany, zimny, poszedł gdzieś tam i ktoś dał mu koc i go przykrył. On mówi, poszedłem i zacząłem wołać i trwało to 2 godziny, jak wołałem do Boga i prosiłem, aby mi pomógł, aby mnie przebaczył, aby mnie podniósł z tego. Był jak marnotrawny syn. Mówi pastorze, trwało to może 2 godziny. Ja wręcz wołałem na cały głos do Boga, aby się ulitował nade mną. Ale ręka Pana nie jest za krótka, aby nie mogła pomóc temu, który odwraca się od zła, od grzechu i chce naprawdę zmiany. Mówi, nagle odczułem, że On mi przebaczył. Wróciłem do domu i wiedziałem, że jestem wolny, oczyszczony, obmyty świętą krwią Jezusa Chrystusa, która przelała się 2000 lat temu na krzyżu za mnie. Gdybyście go widzieli, ponad 40 lat chłop. On mamę prowadzi pod rękę staruszkę schorowaną. I idzie do kościoła. Gdybyście go widzieli, jak on troszczy się o swoich starszych rodziców, jak on pędzi po nabożeństwie do domu, mówi, bo muszę moim rodzicom ugotować obiad. Co się stało? Oto ręka Pana, która go wyciągnęła z tego marasu. Jak byłem odwiedzać jego rodziców przed, zanim to się to nastąpiło, jak ojciec i matka płakali, mówią, pastorze, nie wiemy już, co robić. Jest tragedia.
my nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować. Ale w momencie, kiedy znowu pozwolił Bogu, Jezusowi Chrystusowi przyjść do swojego życia. Wiecie, że Bóg nie tylko nam przebacza. On czyni, że wszystko to, co stare, zostaje usunięte, przeminęło, wszystko staje się nowe. On daje nie tylko oczyszczenie i przebaczenie, ale zmienia nasze serca takie, że pragniemy od tego momentu naprawdę Bogu się podobać i żyć dla Boga. Drugi człowiek, Chrystus, Syn Boży, zostawił chwałę. Biblia mówi, ogołocił się z chwały. Stał się człowiekiem takim jak my. Więcej, stał się sługą ludzi. Stwórca, potężny Bóg, służył nam ludziom. Apostołowie, kiedy zgromadzili się w wieczerniku, wszyscy sobie się położyli koło stołów, bo wtedy na leżąco spożywano posiłki, pół leżąc przy stole. Nikt się nie kwapił do umycia nóg, zgodnie ze zwyczajem i tradycją, jaka tam panowała. Wtedy Jezus wziął prześcieradło, wziął misę i zaczął umywać nogi swoim uczniom. Syn Boży, Król Królów, Pan Panów. On bierze prześcieradło, on bierze misę z wodą i umywa im nogi. Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać życie za ludzi, za takich ludzi jak ty i ja, abyśmy mogli wrócić do Ojca, do Boga. Jaki obraz Boga masz? Wiecie, mówię tak, miłość Boża, którą zobaczyłem, czytając Ewangelię, złamała moje serce. Miłość Boga. Miłość Boga. Przypomina mi się inne wydarzenie, stare bardzo wydarzenie opisane. Film na ten temat był Nawrócenie Nicky Cruza, takiego gangstera nowojorskiego, młodzieńca, który miał okropne dzieciństwo. Mama była spirytystką, ojciec alkoholikiem. Kiedy miał 12 lat, młody, bardzo młody, jeszcze jak dzieciak. Ojciec wziął go do samochodu, zawiózł do Nowego Jorku, wysadził go z autobusu i mówi, radź sobie sam. Wiecie, nic tak nie boli, jak odrzucenie. Odrzucenie ze strony najbliższych. Nic tak nie boli. Wiecie, jego serce było pełne złości, goryczy. Zły był na ludzi, na rodziców i na Boga. Stał się, tak zamknął swoje serce. Tak zatwardził swoje serce, że stał się jednym z najbardziej niebezpiecznych młodych ludzi na ulicach Nowego Jorku. Stworzył gang. Napadali, łącznie z zabójstwami. Kiedy szedł ulicą, oto na, gdzieś tam w Nowym Jorku na pudle stanął młody kaznodzieja, nazywał się David Wilkerson, którego Bóg posłał właśnie do takich ludzi, aby im powiedzieć, Bóg miłuje was, Bóg ma moc zmienić wasze życie. I głosił i mówił o Bożej miłości. I podszedł do tego, nie znając go, podszedł do tego Nicky Cruza, on tak stał i mówi mu, Nicky, Bóg ciebie kocha. Wiecie, on ma to wszystko, całą przeszłość, z domu, rodzice go. Wiecie, co z reguły człowiek mówi, gdyby Bóg był, gdyby Bóg był, gdyby Bóg był. Tak, Bóg jest. My, to, co robi człowiek, tym obarczamy Boga. To jest niesprawiedliwe. I on wziął i splunął temu kaznodziei w twarz. Dosłownie go opluł. On się otarł i mówi, Nicky, Bóg ciebie kocha. On mu jeszcze raz splunął w twarz. On się znowu obtarł i mówi, Nicky, Bóg ciebie kocha. Wyciągnął nóż i mówi, kaznodziei, jeszcze raz tak powiesz, to cię na kawałki potnę. A on mówi, Nicky, ale każdy ten kawałek będzie mówił do ciebie, że Bóg cię kocha. Tylko tyle. I aż tyle. Młody człowiek, który nigdy nie usłyszał, że ktoś go kocha. Od ojca i matki nie usłyszał, że go kochają. Tylko tyle. Proste poselstwo. Nicky, Bóg cię kocha. I poszedł do domu i położył się spać, a zawsze z pistoletem pod głową spał. Bo się bał, że koledzy z innego gangu czy inni mogą mu zagrozić i odebrać życie. Położył się spać, a to mu brzmiało ciągle w uszach.
Niki, Bóg cię kocha. Bóg cię kocha. Po 3 tygodniach swoje życie oddał Jezusowi. Po 3 tygodniach oddał życie Jezusowi. Zaczął prosić, Boże, zlituj się nade mną. Wiecie, co się stało? Kiedy umocnił się w swojej wierze, pojechał do swoich rodziców powiedzieć im, że ich kocha i im przebacza. Wiecie co? Jak wielka jest moc Boga. Oto co wydaje się niemożliwe dla nas, jest możliwe dla Niego. Oto Bóg ma moc dać ci nowe życie, przekreślić, zabrać stare, unicestwić stare i dać ci zupełnie nową kartę. Oto ręka Pana nie jest za krótka, aby nie mogła pomóc. Ale to wasze grzechy, umiłowanie grzechów i to, że nie chcecie się nawrócić, to powoduje, że będziecie dalej tak żyć i ponosić konsekwencje. Ale gdybyście zawrócili, gdybyście wezwali Jego imienia, to Jego ręka nie jest za krótka, ale On ma moc oczyścić i ma moc odnowić nasze wnętrze. Dać tam miłość, której nigdy nie doświadczałeś. Pokój Boży i radość zbawienia, którego nigdy nie doświadczałeś. On ma moc. On to uczynił w moim życiu, uczynił w życiu wielu z nas, którzy tutaj jesteśmy, którzy świadczymy i mówimy. On ma moc. Chciałbym, żebyście na chwilę pomyśleli o tym, co wydarzyło się w Getsemane. Ja myślę, że nie na krzyżu. Tam w Getsemane Jezus odniósł największe zwycięstwo, a krzyż już był tylko konsekwencją zwycięstwa. I wyszedłszy, udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Poszli też z Nim uczniowie, a gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich, módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. A sam oddalił się od nich jakby na rzut kamienia i patrzy na kolana, modlił się, mówiąc, Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. A ukazał mu się anioł z nieba umacniający go i w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił i był pod jego jak krople krwi spływające na ziemię. A wstawszy od modlitwy przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących ze smutku i rzekł do nich, dlaczego śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Ewangelista Mateusz opisuje, że Jezus 3-krotnie odchodził na miejsce, padał na kolana i modlił się, aby go ten kielich minął. Ale nie jego wola, ale wola Ojca niech się wypełni w jego życiu. W innym miejscu, w 10 rozdziale Ewangelii Jana, Jezus mówi, ja dobrowolnie moje życie oddaję za człowieka. Nikt mi go nie odbiera. Ja sam go daję. Nawet Ojciec, który mnie oddaje, to ja zdecydowałem, że tak będzie. A więc byli zupełnie zgodni i Ojciec, i Syn w tym. Chciałem, żebyście pomyśleli, Jezus modli się, niech mnie ten kielich minie. Krwawy pot, pocił się ktoś z nas krwawo? W agonii? W lęku, w udręce. Biblia mówi, że Jezus trwożył się, że był w ogromnej udręce i to był śmiertelny bój, który toczył duchowy. Też może pomyśleć, no wiadomo, ukrzyżowanie to była najokrutniejsza śmierć, jaką zadawano człowiekowi. Nawet z czasem Rzymianie wycofali się z tego rodzaju egzekucji, okazując w ten sposób trochę współczucia dla winowajców. Okropna śmierć. Człowiek mógł umierać na krzyżu nie tylko godzinami, ale dniami, naście dni. Mógł w niesamowitych mękach umierać. A Rzymianie byli specjalistami, aby przedłużać agonię. Ale nie tego Jezus najbardziej się bał. Nie tego Jezus najbardziej się bał. Ten, który był czysty, bez winy, bez grzechu, miał stać się grzechem za nas. Ktoś, kto brzydzi się i nienawidzi grzechu, ten grzech miał być wrzucony na niego. I kiedy patrzę na Chrystusa, który modli się, niech mnie ten kielich minie,
kiedy modli się w agonii odnośnie tego, że jest gotów pójść na krzyż, to powinniśmy mieć tą świadomość, on miał się stać grzechem i to sprawiało niesamowitą udrękę w nim, który jest czysty i święty. Biblia mówi dosłownie, on tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił. Jak baranek, wszystkie grzechy, baranek ofiarny, wszystkie grzechy całej ludzkości zostały na niego wrzucone. Słuchajcie, ten, który jest życiem, miał doświadczyć i zakosztować śmierci fizycznej, tak jak każdy z nas. Biblia mówi, że Chrystus zakosztował śmierci za każdego z nas. Człowiek boi się śmierci. Śmierć nie jest czymś naturalnym dla nas, drodzy. Jest konsekwencją grzechu, ale nie jest czymś naturalnym dla nas, bo Bóg stworzył nas do życia. On, który jest źródłem i esencją życia, miał zakosztować śmierci, jak zwykły śmiertelnik. Ale nie to jeszcze. Było jeszcze coś więcej. On mówi, niech mnie minie ten kielich, Ojcze. Jeśli można, niech mnie minie ten kielich. Wiecie, kielich w Starym Przymierzu, w Starym Testamencie opisany jest często jako kielich gniewu i sądu Bożego nad grzesznymi narodami i ludźmi. I Bóg mówi, dam im kielich mojego gniewu i będą musieli go wypić i nikt od tego nie ucieknie. I to teraz ten kielich Bożego gniewu, sądu nad grzesznikiem Jezus ma wypić. I On wie, że to, kiedy On się na to zdecyduje, to nie tylko stanie się obarczony grzechami, nieczystościami i będzie miał udział w śmierci. On wie, że cały gniew świętego Boga zostanie wylany na Niego w taki sposób, że zostanie oddzielony od swojego Ojca. Pamiętacie, jak Jezus modlił się na krzyżu? Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czyli coś zakosztował z tego smaku piekła, oddzielenia od Boga, chociaż cały czas ta jedność z Ojcem nie była zerwana. Miał tego zakosztować i to wzbudzało w nim trwogę. Od 9 rano do 3 po południu Jezus wisiał na krzyżu. O 12 w południe zaczęło się niebo zaciemniać. Ale pamiętacie, kiedy przez 3 godziny ciemność zaległa nad ziemią, kiedy nawet ci rzymscy żołnierze, setnik rzymski zaczął pokutować i uwierzył, mówić, on był sprawiedliwy. Oto Syn Boga Żywego doświadcza coś z tej agonii, z tego sądu i gniewu i oddzielenia. I na końcu mówi cudowne słowa, wykonało się. Wykonało się i oddał ducha. Co się wykonało, mój drogi? Twoje i moje odkupienie. Cena za nas jest ogromna. To nie jest cena złota i srebra i bogactw i diamentów. Jest to cena krwi Jezusa Chrystusa, świętego i sprawiedliwego przed Bogiem. Z powodu twoich i moich grzechów. To nie kwestia, że Judasz go sprzedał. Że kapłani z powodu zazdrości go wydali. Że Piłat ze strachu go wydał. Chcę ci powiedzieć, to twoje i moje grzechy sprawiły, że on tam na krzyżu zawisł. I nie było to łatwe dla niego. On stoczył ogromną walkę w modlitwie. I chciał, żeby go to minęło, ten kielich, ale nie mógł. Jeżeli miał dokonać zbawienia, odkupienia z grzechów ciebie i mnie, on musiał do końca wypić ten kielich Bożego sądu i gniewu. I on to zrobił. Dlatego Biblia mówi, że mowa o krzyżu i krzyż jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, który uwierzy. Jest głupstwem dla tych, którzy lekceważą. Ale dla zbawionych jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Możesz
zlekceważyć to, co On dla ciebie uczynił, z pełnymi tego konsekwencjami. Albo możesz zostać uratowany, kiedy wezwiesz Jego imienia. On jest gotów ze względu na ofiarę, którą poniósł. Gotów jest nam przebaczyć i odnowić nasze życie. To nie jest tanie zbawienie, chociaż jest za darmo dla ciebie i dla mnie. On poniósł największą karę za to. Największą cenę za to. Dlatego Biblia mówi, że to jest wielkie zbawienie i biada, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie, które Bóg przygotował dla nas. Pomyśl o tym. Bóg ciebie miłuje. Cudownie cię stworzył. Nasz grzech, nie Adama, ale twój i mój grzech oddzielił nas od Boga. Ale Chrystus z miłości do nas wziął na siebie wszelki sąd i gniew i karę z powodu naszych przestępstw, aby nas wykupić, zapłacić dług, który niesie z sobą każdy grzech. I On go spłacił. To słowo wykonało się oznacza, że wykonało się raz na zawsze definitywnie zbawienie człowieka. I tego nikt nie może zmienić. Diabeł tego nie może zmienić. Żadne moce nie mogą tego zmienić. To jest trzecia wielka prawda. Ale chcę wam powiedzieć, bez tego, wiedząc i dochodząc do tego, jeżeli ty i ja nie zrobimy właściwych kroków, to ofiara Chrystusa na nic tobie i mnie się nie przyda. Będziesz dalej żył w grzechach, dalej będziesz się brudził. Objawienie Jana kończy się takimi słowami: kto brudny, niech nadal się brudzi, a kto czysty, niech nadal się uświęca. Powiedziałem, że jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo i częścią, co należy do tego obrazu i podobieństwa, jest to, że mogę myśleć i mogę podejmować decyzje. Mogę rozumieć i mogę podejmować decyzje, co chcę wybrać. Mogę się uniżyć przed Bogiem, albo mogę nadal pozostać hardym. Dlatego jest czwarty krok. Wiedząc, że Bóg jest dobry. Wiedząc, że jestem grzesznikiem. Wiedząc, że ktoś za mnie zapłacił cenę. Teraz jest jakby piłka po mojej stronie. Ty i ja musimy zadecydować. To ja, ty podejmujemy decyzję, czy chcemy skorzystać, przyjąć Jego łaskę, czy też łaskę Bożą odrzucimy. Chcę wam powiedzieć tak. Nie podejmowanie decyzji jest decyzją. Ciągle mówisz Bogu nie. Nie, nie teraz. Jeszcze nie teraz. Co ma uczynić człowiek, grzesznik, taki jak ty i ja? Co ma uczynić? Prosta rzecz. Tak jak Nicky Cruz, tak jak mój przyjaciel, o którym opowiadałem, zacznij wzywać imienia Pańskiego. Zacznij wzywać, czyli po prostu wołać, modlić się do Boga, do Jezusa, powiedzieć: Panie Jezu, zbaw mnie. Ratuj mnie. Wybaw mnie od moich grzechów. Słowo Boże mówi wyraźnie, każdy, kto by wzywał imienia Pańskiego, będzie uratowany. Jezus wyraźnie mówi, kto do mnie przyjdzie, tego nie odrzucę precz. Wspaniale jest wiedzieć, że Bóg mnie kocha. I wspaniale jest wiedzieć, mieć to zapewnienie, że kiedy tylko szczerze przyjdę do Niego w prostej modlitwie, On mnie nie odrzuci. Bo przecież oddał za mnie życie. Tak drogo za mnie zapłacił. On mnie nie odrzuci. Mogę liczyć, że On mnie przyjmie. Biblia mówi, Psalm 12, wiersz 6, zgotuję zbawienie temu, kto pragnie. Pytanie jest, nie ma tego zbawienia dla tych, którzy tego nie pragną. Nie ma zbawienia dla tych, którzy nie widzą potrzeby swojego nawrócenia. Dlatego Biblia mówi, że ci, którzy są, mają skruszone serce, złamane serce,
nie z powodu konsekwencji, ale z powodu tego, że zrobili zło, dopuścili się zła i o tym wiedzą, jest im przykro, że to właśnie zrobili i nie chcą już dłużej tak żyć. Wzywają imienia Boga i proszą Go, żeby ich oczyścił z tego brudu, z tej mocy grzechu, która w nich ciągle jest, że chcą żyć inaczej. To jest druga bardzo ważna rzecz. On zgotuje zbawienie tym, którzy pragną, tym, którzy okazują skruchę. Biblia mówi, że sercem skruszonym, złamanym Bóg nie wzgardzi. Psalm 32 nam wyraźnie o tym mówi. Gdy milczałem, tam jest napisane, schnęły moje kości. Inaczej mówiąc, gdy milczałem, zatrzymywałem ten grzech, nie chciałem go wyznać przed Bogiem, po prostu ten grzech doprowadzał ciebie do śmierci. Niszczył twoje życie dzień po dniu. A doprowadzi w końcu do wiecznej śmierci. Ale gdy wyznałem mój grzech, wtedy Ty mi przebaczyłeś, wtedy Ty mi odpuściłeś mój grzech. Dlatego trzecią bardzo ważną rzeczą jest, aby człowiek wyznał swój grzech Bogu. To nie jest takie, wiecie, no Panie Boże, no kto nie jest dzisiaj grzeszny? No każdy jest grzeszny. To jest żadna modlitwa, żadne skruszenie, żadna świadomość tego, że jesteś grzesznikiem, który potrzebuje natychmiast Jego ratunku, bo nawet nie wiesz, czy dożyjesz do jutra. Nawet nie wiesz. I to nie jest na zasadzie, że my się straszymy, bo wszędzie oglądamy różne historie, czytamy, słyszymy. Ktoś jest w drodze, wraca i już nie wrócił. Nie wiesz. Dlatego Słowo Boże mówi, dzisiaj jest dzień zbawienia. Teraz. Nie zamykaj swojego serca. A więc Pan zgotuje zbawienie, ale tylko temu, kto ma to pragnienie. Zdaje sobie sprawę, że tego potrzebuje. Musisz wyznać swój grzech. Wiecie, czasami jest tak, że po prostu człowiek mówi, tak, jestem totalnie grzeszny, nawet nie pamiętam poszczególnych grzechów, ale masz tą świadomość, że jesteś grzeszny. Mówisz, Boże, wybacz. I czasami jest tak, że Bóg bardzo wyraźnie pokazuje nam na poszczególne grzechy w naszym życiu. Jedno i drugie jest dobre, kiedy mówisz, tak, jestem grzeszny, Boże, i to mi przebacz, i to mi przebacz, i to. I jeszcze to, czego w ogóle jestem dzisiaj nieświadomy. Bywa tak, że ludzie, którzy się nawracają, oddają swoje życie Bogu, a na drugi, trzeci, piąty dzień Bóg wyraźnie im coś pokazuje. To musisz zmienić, to musisz naprawić, tam musisz kogoś przeprosić. Coś musisz wyrównać, coś musisz oddać. Dlatego Słowo Boże mówi, kto wyznaje i porzuca swoje występki, dostępuje miłosierdzia od Boga. Nie tylko wyznajesz, ale porzucasz, mówisz. Wiecie, przed moim nawróceniem było tak, że ja wyznawałem grzechy, ale ja wiedziałem, że za chwilę będę robił dokładnie to samo. To nie jest upamiętanie. Nie, Bóg nie przebacza nam grzechów po to, żebyśmy dalej tak samo żyli i grzeszyli. Nie. Kto wyznaje i porzuca, mówi, że już nie chcę tak żyć. Naprawdę. Jest mi przykro z powodu tego, co uczyniłem. Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, mówi Słowo Boże. Lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Adam i Ewa, zamiast przyznać się do grzechu, zaczęli się ukrywać. Wiecie, że skryli się przed Bogiem. Możesz się dalej ukrywać, możesz dalej brnąć. Jesteś stworzony na Jego obraz i podobieństwo i masz tą możliwość dokonywania wyborów. Bóg kładzie przed tobą i przede mną życie i śmierć. I wzywa, wybierz życie, ale On za ciebie nie wybierze, ani za mnie, to ty i ja wybieramy albo życie, albo śmierć. I nie będziesz mógł mieć do nikogo pretensji. Ale kiedy twoje serce jest dotknięte i złamane, kiedy mówisz, odwracam się od grzechu, nie chcę dłużej tak żyć i wiem, że tylko Bóg może mi pomóc, tylko Bóg może mi pomóc. Już nie polegaj na sobie, na swojej silnej woli. Bo się zawiedziesz. Na swojej mocy, bo się zawiedziesz. A powiedz, nie.
Ja przychodzę do Jezusa, który ma moc. On da mi moc, abym mógł żyć inaczej, abym mógł się oprzeć grzechowi. Będę teraz na Nim polegał, Jemu ufał i wierzę, że Jego przelana krew na krzyżu gładzi wszystkie moje grzechy. Wierzę w to. A więc tą ostatnią rzeczą jest: zaufaj Bogu całym sercem, że to, co On obiecuje, On wykona w twoim życiu. Jeżeli Go wezwiesz, jeżeli jesteś w tym szczery, jeżeli żałujesz tego, co zrobiłeś i nie chcesz tak żyć i odwracasz się od tego, to zaufaj. On da ci moc. To Jego ręka ciebie i mnie wyciąga. To On udziela nam swojego ducha, abyśmy zaczęli żyć tak, że chcemy Bogu się podobać. Będziemy upadać, ale już będziemy wiedzieć, że chcemy się Jemu podobać. I nagle dostrzeżemy tą ohydę grzechu i mówimy: jak ja mogłem tak żyć? Kiedy się nawróciłem w wieku 16 lat, wiecie, co sobie myślałem wtedy? Jak ja mogłem żyć przez 16 lat, nie wiedząc o tym, nie miłując Boga? I zobaczyłem, że moim największym grzechem jest to, że nie miłowałem Boga z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił i myśli. A wiecie, że to jest największe przykazanie? Będziesz miłował Pana Boga z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił i myśli swoich? Czy takie jest twoje pragnienie, dążenie każdego dnia, że chcesz się Bogu podobać? Bo jeżeli nie, to łamiesz największe przykazanie. Jeżeli On nie jest na pierwszym miejscu w twoim i w moim życiu, łamiesz największe przykazanie. Jeżeli On nie jest uwielbiony w twoim i w moim życiu, łamiemy największe przykazanie. I zrozumiałem, że ja łamałem największe przykazanie. Nie kradłem, nie biłem się, nie zabijałem, ale łamałem największe przykazanie. On wcale nie był na pierwszym miejscu w moim życiu. Nie miłowałem Go. Ja tylko czekałem, kiedy zaliczę to nabożeństwo i że tak powiem, będę robił dalej swoje. A kiedy wyznawałem grzechy, to wiedziałem, że i tak dalej będę robił to samo. Ale kto wyznaje i porzuca występki? Porzuca występki. Tym daje moc, aby się stali Bożymi dziećmi. Bóg daje moc nam, zwykłym ludziom, grzesznikom, którzy pokutują, opamiętowują się, odwracają się i wzywają: pomóż mi, Boże. Tym daje moc, aby się stali Bożymi dziećmi. Tak mówi Ewangelista Jan. Aby się stali Bożymi dziećmi. Wiecie, nigdy nie klołem w sensie takim nałogowo. Czasami. Ale kiedy Jezus stał się moim Bogiem, moim Panem, moim Zbawicielem, poszedłem na boisko szkolne, bo bardzo do tej pory lubię grać w piłkę nożną. W siatkę też. I poszedłem, aby pograć z moimi kolegami w piłkę. I wiecie, nagle, kiedy tam się znalazłem, ja słyszę, ja tego nigdy wcześniej nie słyszałem, ale ten klnie, tamten klnie, co słowo? Wiecie, to jakby uderzenie we mnie jakieś. Mówię: Boże, ja tu nie mogę być. Tu jest przekleństwo za przekleństwem. Pomyśl o sobie. Czy myślisz, że przekleństwa, które wychodzą z twoich ust, kiedyś te słowa, z tymi słowami, jeśli nie będziesz pokutował, spotkasz się, one cię oskarżą. Bluźnierstwo za bluźnierstwem. Jeżeli domy są pełne przekleństw, kobiet, mężczyzn, żon, mężów, dzieci, to jest okropne. To jest coś, czego Bóg nigdy nie zaplanował dla człowieka. Nigdy. To nie jest sposób życia. A może później ktoś idzie jeszcze i myśli, że to, że znalazł się w kościele, to Panu Bogu zrobił taką frajdę. Chcę wam powiedzieć, że jeżeli grzesznik brudny, nieczysty składa ofiarę Bogu, to dla Boga jest to obrzydliwe. Czego Bóg pragnie? Prawdziwego złamania naszego serca. Tu, skruszenia. Duch skruszony.
jest miły Bogu, tak z głębi serca. Wierzę, że Jezus Chrystus jest tutaj obecny. Wierzę, że Jego Słowo dokonuje swoich dzieł w sercach niektórych z was. Będę kończył moje zwiastowanie. Chciałbym, żebyście pochylili wasze głowy. Jednego jestem pewien, nie jestem w stanie przekonać nikogo z was, że potrzebujecie Jezusa. Może to uczynić Słowo Boże i Duch Święty. Ja tylko mogę wam to oznajmić na podstawie Bożego Słowa. I mogę powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli nie jesteś w swoim wnętrzu dotknięty i Duch Boży i Słowo Boże nie mówi ci, że potrzebujesz Bożej przemiany, zbawienia, oczyszczenia, bo jesteś brudny i idziesz na zatracenie. Jeżeli czegoś takiego nie masz świadomości, nie odpowiadaj na to wezwanie, bo nie jesteś gotowy. To będzie tylko gra. A Bóg kocha szczerość, uczciwość. I ze szczerym, jak mówi Słowo Boże, Bóg postąpi według Jego szczerości, a z obłudnym według Jego obłudy. Ale jeżeli w ciągu tych 2 godzin słuchania Bożego Słowa Pan do ciebie przemawia i widzisz, ja potrzebuję Jezusa i ja chcę Go, ja chcę żyć inaczej, ja chcę należeć do Niego, ja chcę, żeby On mi przebaczył i oczyścił i dał mi moc do nowego życia. Jeżeli to jest w twoim sercu, to możesz się za chwilę ze mną modlić. Ale tylko pod tym warunkiem. Tylko pod tym warunkiem. Kochani, Bóg nas zna. On ma moc nas oczyścić i przebaczyć. I ma moc nas zmienić. Dlatego jeżeli ktoś coś takiego przeżywa i mówi, tak, ja już nie chcę czekać dłużej, ale ja naprawdę chcę moje życie powierzyć Jezusowi, prosić Go o przebaczenie. Jeżeli ktoś taki jest, w swoim sercu, gotowy, pragnący, aby prosić Go o łaskę, o przebaczenie. Daj mi znać przez podniesienie ręki, tam gdzie siedzisz. Jeżeli ktoś taki jest, że chcesz swoje życie powierzyć Jezusowi, że chcesz iść za Nim. Ale tylko wtedy, kiedy coś takiego doświadczasz i przeżywasz. Jeżeli nie, po prostu będziemy uczestniczyć dalej w dniach skupienia. Będziemy dzielić się Bożym Słowem. Ale jeżeli tak, jeżeli to Bóg do ciebie przemawia i Słowo Boże, to chciałbym pomodlić się z tobą i razem z tobą prosić Boga, aby Bóg cię przyjął, aby Jezus ci przebaczył. To nie jest gra, my się tu nie bawimy. To musi być szczere. Wierzę, że czynicie to w szczerości. Możesz opuścić. Jest wiele osób. Dobrze, że to robicie. W trakcie, kiedy będziemy mieli jeszcze nabożeństwa, może będziesz musiał się w tym umocnić jeszcze, ale teraz, zanim odejdziemy z tego miejsca, wy, którzy podnosiliście, powstańmy wszyscy, wy, którzy podnosiliście ręce, proszę was, abyście powtarzali słowa modlitwy za mną. Tylko jedna rzecz, czyńcie to szczerze. Szczerze, tu chodzi o was, o wasze życie, o wasze zbawienie. A Bóg na pewno odpowie na tą modlitwę. A więc jeżeli podnosiłeś rękę i pragniesz swoje życie oddać Chrystusowi, pragniesz porzucić grzech, pragniesz odwrócić się od wszystkiego, co Bogu się nie podoba, chcesz zmiany, chcesz żyć dla Boga, powtarzaj za mną te słowa. Drogi Jezu, tak dziękuję Ci, że mnie miłujesz. Dziękuję Ci, że mogę słyszeć Twój głos skierowany do mnie. Wyznaję, że jestem grzesznikiem. Zasługuję na śmierć. Nie jestem godny Ciebie. Ale teraz proszę Cię, Jezu, abyś przebaczył mi wszystkie moje grzechy. Abyś, Panie, wyrwał mnie z mocy wszelkiego grzechu. Odwracam się od grzechu. Porzucam go. Chcę żyć dla Ciebie. Wierzę, że na krzyżu przelałeś swoją świętą krew za moje grzechy. I wierzę, że Twoja krew
Oczyszcza mnie z wszelkiego grzechu i brudu. Dziękuję Ci za to. Teraz przyjdź do mego serca. Przyjdź do mego życia i zrób tam porządek. Zbaw mnie. Wyratuj mnie od moich grzechów. Nie chcę dłużej tak żyć, ale chcę żyć dla Ciebie i z Tobą. I wyznaję, że uznaję w Tobie mojego Pana, Boga i Zbawiciela. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci, Jezu. Ufam i wierzę, że mnie nie odrzucasz, ale że mnie przyjmujesz. Dziękuję Ci, Jezu. Amen. Drogi Jezu, tak błogosławimy te osoby teraz. Ty je znasz, Ty je widzisz, Ty wiesz, z jakim sercem przychodzą do Ciebie. Ojcze, my je błogosławimy. Modlimy się, aby Twoje zbawienie stało się ich udziałem. Modlimy się, aby doświadczali mocy i łaski Twojej. Aby, kiedy dalej będą te dni skupienia, słuchali Twojego słowa. Aby ta świadomość, to przekonanie, wiara rosły w ich sercach. Aby doświadczali, że Ty, żywy Bóg, jesteś obecny w ich życiu. Tak w imieniu Jezusa ich błogosławimy. Modlimy się i błogosławimy każdą osobę na tym miejscu. Błogosławimy każdą osobę, która jeszcze dotrze na to miejsce. Panie, Duchu Święty, proszę, usługuj nam. Ożywiaj Słowo. Objaśnij nam Słowo. Niech Słowo Twoje dotyka nas. Oczyszcza nas, przemienia nas. Dla Twojej chwały. Amen.